Szanowni Państwo, dzisiaj chciałbym powiedzieć kilka słów o Hermanie Spychalskim, którego ja uważam za pierwszego z prawdziwego zdarzenia fotoreportera toruńskiego. Ale zacznę od nieco innej, ale równie ważnej sprawy. Mianowicie, każdy z nas ma w domu taką czarną teczkę. Niekoniecznie to musi być czarna teczka. Może to być album rodzinny, a może być to pudełko od butów, w którym są zdjęcia poukładane przez nie wiadomo kogo. I apeluję do Was, że teraz jest to przymusowe jakby zatrzymanie nas w domach, aby w tym czasie zadzwonić na przykład do dziadków, których mamy tak długo jak mamy, albo zadzwonić do rodziców i umówić się na spotkanie, na oglądanie albumów rodzinnych, na oglądanie starych zdjęć, bo coś tam może być. Otóż mogą tam być takie rzeczy. Mogą tam być takie rzeczy. Mogą tam być takie zdjęcia. Kiedyś, no nie wiem, czy 20 czy 30 lat temu, ja te zdjęcia za niewielkie pieniądze kupiłem na jednym z pierwszych targów staroci w Toruniu. Zafascynowały mnie. Są zrobione na bardzo cienkim papierze. Są to odbitki już bromowe, czyli wykonane na papierach bromosrebrowych. Zachwyciła mnie na nich ilość ludzi, których jest widoczna na tych zdjęciach. Zdjęcia są niepodpisane. Mają takie numerki tylko. Bardzo podobnie może być ze zdjęciami, które my odziedziczymy w pewnym momencie po naszych dziadkach czy po naszych rodzicach, które nie zawsze są z tyłu podpisane, nie zawsze z tyłu mają pieczątkę albo jakiś znak fotografa. Stoimy przed stertą zdjęć i specjalnie nie wiemy, co możemy zrobić. Tak też było w tym wypadku. Długie lata trwało, zanim doszedłem, co to są za zdjęcia, z jakiej uroczystości toruńskiej, bo pewne elementy tutaj są rozpoznawalne. To jest na przykład dziedziniec ratusza, czyli dziedziniec dzisiejszego Muzeum Okręgowego. Tu w rogu tego zdjęcia mamy arsenał, czyli dzisiaj siedzibę Muzeum Etnograficznego. Tu na pewno jest ulica Piastowska. Co to była za okazja i kto zrobił te zdjęcia? Stoi jeszcze słup radiowy na placu przed dworcem Toruń Miasto, więc jest to zdjęcie zrobione przed przyjazdem generała Sikorskiego do Torunia. To trzeba mieć parę informacji historycznych, żeby to sprawdzić. Takie bramy pojawiły się po raz pierwszy w roku 1920 w momencie wkroczenia wojsk polskich do Torunia. Ale to nie jest ta brama. Natomiast plac przed Muzeum Etnograficznym również tak nie wygląda. Bardzo istotny był ten orzeł i bardzo istotne były nakrycia głowy tych panów. To są bardzo specyficzne rogatywki, które sugerowały mi początkowo, że mamy do czynienia z armią Hallera, ale technika wykonania już raczej to wykluczała, więc nie są to zdjęcia z 1920 roku. Poszukujemy jakichś śladów i tym śladem jest ten orzeł na tym dziedzińcu i te rogatywki. Mamy do czynienia z jakąś historią związaną
z armią Hallera. Oczywiście parę lat trwało dociekanie, co to za uroczystość. I dzisiaj wiem, że jest to uroczystość z 1927 roku. Jest to Wszechpolski Zjazd Hallerczyków, który odbył się w Toruniu. Oczywiście z udziałem generała Hallera. Nie wszyscy wiedzą, że generał Józef Haller mieszkał przez całe dwudziestolecie na Pomorzu. Otóż, proszę Państwa, historia jest jak na te czasy dwudziestolecia sensacyjna. W Toruniu pracował pewien fotograf, miał zakład fotograficzny, a w zasadzie dwa zakłady fotograficzne, bo drugi miał przy strzelnicy artyleryjskiej, strzelnicy wojskowej na Podgórzu, który nazywał się Herman Spychalski. Kim jest? Kim był ten pan Herman Spychalski? Dlaczego miał imię Herman i polskie nazwisko Spychalski? Trzeba było drążyć temat. Okazało się, że ten pan urodził się dość dawno, bo 30 października 1887 roku w Nowym Tomyślu. To jest teren Wielkopolski, to jest 60 km, właściwie 66 km od Poznania w kierunku Odry. Specjalnie nic o nim długo nie było wiadomo. On zresztą sam wiele faktów z życia osobistego ukrywał. To jest ciekawe, że okazało się, że tych zdjęć pana Hermana Spychalskiego jest więcej, a ja do dzisiaj, mimo że upłynęło powiedzmy 25 lat, nigdy nie widziałem portretu pana Hermana Spychalskiego. Ale tak jest z fotografami, że zwykle fotograf nie ma swojego zdjęcia, tylko pozostają po nim zdjęcia, które on zrobił. Wszystkich innych osób, które on widział, ale nie pomyślał o tym, żeby zostawić zdjęcie swoje. On pochodził z katolickiej rodziny polskiej i w tym Nowym Tomyślu było aż 8 rodzin polskich. Natomiast reszta to było osadnictwo lenderskie z przełomu XVIII i XIX wieku i przeważnie to byli Niemcy i protestanci. I co dalej? Sam pan Spychalski ożenił się z ewangeliczką Elą z domu Feldhahn, ale pochodzącą z Pyrzyc. Pyrzyce to jest miejscowość w dzisiejszym województwie zachodniopomorskim, która jest około 45 km od centrum Szczecina. Jak trafił ten pan, odległość między Nowym Tomyślem a Pyrzycami wynosi 165 km, jak on tam trafił? I tutaj sygnałem, jak on tam się mógł znaleźć, jest to te nieliczne informacje, które on po sobie pozostawił w różnych ankietach zawodowych. Otóż on był weteranem I wojny światowej i miał, co prawda miał niewielki stopień wojskowy, bo miał stopień, który był określany jako Landsturm 1A, czyli szeregowy żołnierz pospolitego ruszenia z Wielkopolski. Wiadomo, że uczestniczył w I wojnie światowej. Być może ten trop, że w Pyrzycach się był, ożenił, dowodzi tego, że w tych okolicach podczas I wojny światowej był. Zaczął fotografować w okolicach 1900 roku. Z tego okresu pochodzą jego pierwsze zachowane zdjęcia, nieliczne. Miał zakład fotograficzny w Nowym Tomyślu. To jest okres przed I wojną światową. Ale około 1920 roku, czyli przed zakończeniem, przed ostatecznym ustaleniem granic
polsko-niemieckich, miał zakład w Pyrzycach, gdzie wykonywał powiększenia z powierzonego materiału prywatnego i tworzył bardzo fajne pocztówki z widokami regionu. Otóż istniała pewna gałąź fotografii, która dzisiaj wydaje się zupełnie nieprawdopodobna, ale tak było. Produkowano specjalne papiery fotograficzne, które na odwrotnej stronie miały rubryczki dla karty pocztowej, wysyłanej pocztą. Na tych papierach fotograficznych robiono powiększenia, które następnie sprzedawano. W każdym zakładzie fotograficznym można było kupić takie pocztówki. I teraz mamy sytuację taką, że 18 stycznia sfotografował wkroczenie wojsk polskich do Torunia. Zrobił to bardzo profesjonalnie, mianowicie pokazał imponujący spektakl tego wkroczenia. On był przygotowany wcześniej. Wojsko polskie, Błękitna Armia generała Hallera, ale nie tylko, zatrzymała się przy dworcu głównym. Tam sformułowano szeregi, powiedzmy, paradne, czyli szeregi do defilady, a następnie przez most kolejowo-drogowy, bo wtedy dzisiejszy most kolejowy był mostem kolejowo-drogowym, wojsko przeszło pod dworzec miasto, gdzie witały ich pierwsze bramy i witali mieszkańcy Torunia. Pan Spychalski fotografował przybycie wojsk polskich z tak zwanego ptasiego albo bucianiego punktu widzenia, to znaczy z wysoka, gdzieś z dachów kamienic lub z balkonów. Albo był przy nim ktoś z wojskowych polskich, albo też przybył tu wcześniej. Raczej mało prawdopodobne, że przybył tu wcześniej, ale wynika z tego, że Toruń już w tym czasie znał. Nie był po raz pierwszy w Toruniu. Jest to rzecz fascynująca, że było tylu fotografów w Toruniu, a te zdjęcia wykonał nikomu nieznany wcześniej fotograf z Pyrzyc. I te zdjęcia wykonał bardzo profesjonalnie. Te zdjęcia są powszechnie znane, ja ich nie będę ich za dużo tutaj przytaczał. Ważne jest to, że on już wtedy, w 1920 roku, miał pomysł na to, jak sfotografować imprezę masową, tak byśmy dzisiaj powiedzieli. Czyli jak sfotografować jakąś ceremonię, która się odbywa w mieście. Herman Spychalski zrobił też zdjęcie generała Hallera w atelier. To jest portret, który jest portretem zainscenizowanym, upozowanym. Generał ma na sobie jeszcze słynną, błękitną kurtkę, od mundurów pochodzenia francuskiego oni zostali nazwani Błękitną Armią. Świadczy to o tym, że Spychalski nie był postacią nieznaną, może nie samemu Hallerowi, ale oddziałom Wojska Polskiego. Ja myślę, że tu chyba jest bardzo istotne, że on pochodził z Wielkopolski. Generał Haller był wcześniej w Wielkopolsce, gdzie wywołane przez poznaniaków powstanie dało w efekcie to, że znaczna część Wielkopolski została przyłączona do Polski, chociaż pierwsze postanowienia Traktatu Wersalskiego były zupełnie inne. Proszę Państwa, jakiś fotograf z Wielkopolski, który wcześniej mieszkał gdzieś w pobliżu Szczecina, znalazł sposób na to, żeby rozmawiać z wojskowymi. I tu chyba
nie bez znaczenia jest jego własny życiorys, jego doświadczenie. Doświadczenie żołnierza I wojny światowej. Także myślę, że jego doświadczenia wielkopolskie, bardzo niewiele o nim wiemy, ale przecież nieprawdopodobne jest, żeby on nie powrócił z tej wojennej tułaczki, żeby zobaczyć, co się dzieje z jego rodziną w Nowym Tomyślu. Tam trwało powstanie wielkopolskie. Być może tam był też generał Harel. Być może to jest sytuacja taka, że może nie w osobie samego generała Halera, ale wśród oficerów z jego najbliższego otoczenia miał bliskich znajomych, którzy namówili go na to, żeby wykonał taki, dzisiaj powiemy, fotoreportaż. Wykonał zdjęcia z momentu wkroczenia wojsk polskich do Torunia. Ale te zdjęcia mają przemyślaną strukturę. On musiał się wcześniej zastanowić, jak to zrobić. On mógł uczestniczyć w wielu uroczystościach wojskowych, co prawda pruskich, ale w wielu uroczystościach wojskowych. Mógł widzieć uroczystości wojskowe związane z Powstaniem Wielkopolskim. I tu mamy taką dość dziwną informację, że dopiero 18 stycznia 1920 roku sfotografował wkroczenie wojsk polskich, a na stałe przybył z Torunia, do Torunia z Pyrzyc 15 marca 1921 roku, czyli to jest przeszło rok. To jest też zrozumiałe, jeżeli zestawimy pewne fakty historyczne. Czuł się Polakiem. Liczył na to, że Polska się odrodzi w znacznie szerszych granicach niż to się stało w roku w latach 1918-1920. Być może wcześniej po prostu był w Toruniu i zauroczył się tym miastem, tak jak to się stało z wieloma osobami, które w pewnym momencie trafiły do Torunia. Przy czym wiadomo, że przybył z Pyrzyc, więc zabrał żonę i córkę, a odległość z Pyrzyc do Torunia wynosi prawie 300 km, no 290 km. To musiało troszeczkę potrwać. Musiał zlikwidować tam zakład, który miał fotograficzny, który miał w tych Pyrzycach i z pieniążkami przyjechać do Torunia. W listopadzie lub w grudniu 1921 roku otworzył zakład fotograficzny, fotoatelier przy ulicy Szerokiej 2, ale z wejściem od ulicy Strumykowej. To jest też historyczne miejsce, jeśli chodzi o fotografię toruńską. Zakład ten na poprzednio, to dokładnie w latach 1898-1920 należał do Karla Bonata, słynnego fotografa toruńskiego. Bonat w dalszym ciągu mieszkał przy ulicy Szerokiej 2. Natomiast Spychalski zamieszkał niedaleko, ale na ulicy Mostowej 23. Czy Spychalski zawarł umowę z Bonatem o dzierżawę tego zakładu fotograficznego, czy też poznali się wcześniej, na przykład kiedy wykonywał w atelier zdjęcie samego generała Halera, tego się nie dowiemy. Było to miejsce znakomite, no, środek Starego Miasta, a jednocześnie przejął w roku 1921 zakład na Podgórzu przy strzelnicy, który się nazywał Strzelnica Wojskowa Toruń. To jest dokładny adres atelier Aleksandra Jakobiego, który zamieszkał najpierw na Podgórzu,
a następnie przeniósł swój interes na Stare Miasto w Toruniu. Ten budynek istnieje do dzisiaj na ulicy Parkowej 10. Jaki był ten pan Spychalski, to najlepiej mogą powiedzieć reklamy, które się pojawiały w gazetach w ówczesnych czasach. Otóż w latach 22-25 ukazało się nie w słowie polskim, ale nie tylko w słowie polskim, ale także w gazecie niemieckojęzycznej Torner Zeitung, ukazało się wiele reklam pana Spychalskiego, który swój zakład reklamował. Reklamował również to, że sfotografował generała Hallera, kopię portretu polecał biurom, stowarzyszeniom, patriotom. Działał z rozmachem, to jest rozmach dwudziestowieczny. Musiał wydać spore pieniążki na reklamę. A jeśli wydawał te spore pieniążki na reklamę, to musiał stosunkowo dobrze prosperować w Toruniu. Do tego stopnia, że już w grudniu, czyli zaledwie rok po otwarciu zakładu w Toruniu, w Słowie Pomorskim pojawił się napastliwy artykuł wobec Hermana Spychalskiego. I tutaj nie będę całej treści tego artykułu przytaczał, tylko przytoczę fragment. Upartego niemiaszka, który w dodatku do polskiej klienteli przemawia tylko po niemiecku, władze powinny nauczyć, że w Polsce nie można kpić z zarządzeń polskich. Nie była to sytuacja, która wtedy była niezrozumiała. Dzisiaj byśmy może potraktowali to inaczej. To, że ktoś w polskim mieście Toruniu mówi do klientów polskich po niemiecku. Ale wkrótce w Słowie Pomorskim ukazało się sprostowanie redakcji. I tutaj też cytat, że język polski sprawia wymienionemu pewne trudności, szczególnie w obejściu się z klientelą, jest tylko następstwem spędzenia długich lat w mieście, którego ludność z wyjątkiem wyżej wymienionych 8 polskich rodzin składała się w czasach pruskich wyłącznie z Niemców. Nie było to na terenie Pomorza, na terenie Wielkopolski niczym dziwnym, że większość mieszkańców tych krain była dwujęzyczna, mówiła tak samo dobrze po polsku, jak i po niemiecku. Mogła czytać Mickiewicza i czytać Goethego. Dzisiaj już tak nie jest. No i pan Herman Spychalski nie wytrzymał i wkrótce po 2 dniach napisał wprost. Ci ludzie są powodowani jedynie zawiścią konkurencyjną. A ponieważ domyślał się, kto ten paszkwil na niego napisał, dodał, że skierował sprawę do prokuratorii ze skargą. Nacjonalizm jest rzeczą brzydką. A jednocześnie był to człowiek niezwykły jak na owe czasy, bo był zapalonym automobilistą, tak wtedy mówiono. We wrześniu 24 roku złamał rękę, jadąc szosą inowrocławską w kierunku Torunia. Prowadził szofer, oczywiście szofer, który był zatrudniony przez Spychalskiego, a z nim jechała kobieta, która nie była jego żoną, jak się potem okazało, pomocnicą w zakładzie fotograficznym.
I oczywiście prasa to natychmiast wykorzystała jako pewną sensację. Był to człowiek na początku wieku XX-wieczny. Znalazł jakiś, moim zdaniem, fajny sposób na życie i fajny sposób na uprawianie fotografii. I od 25 roku był już starszym cechu fotografów. Pamiętajcie, że jest to przybysz, który 4 lata wcześniej, czy może 5 lat wcześniej, przybył do Torunia. Zostaje starszym cechu fotografów. To świadczy o tym, że jeżeli chodzi o umiejętności fotografowania, był perfekcjonistą. To jest bardzo ważne, gdyż za chwilę przejdę do tego, dlaczego uważam go za fotoreportera. Oczywiście fotografował architekturę toruńską, zabytki pomorskie, wiślane panoramy, pomorskie manewry wojskowe, wizytę generała Sikorskiego. Był także człowiekiem trzeźwo myślącym o swoich finansach. W grudniu 24 roku na przykład ogłoszono w prasie toruńskiej zwinięcie interesu Hermana Spychalskiego i konkurenci się pewnie ucieszyli. Ale w styczniu 26 okazało się, że zakład na Szerokiej 2 został przepisany na jego żonę. Natomiast od 1914 roku małżonkowie mieli rodzaj intercyzy, to znaczy, że Herman nie mógł zarządzać majątkiem żony. Ten sposób jest również stosowany dzisiaj i to bardzo często o tym słyszymy w rozmaitych środkach przekazu. W 26 roku fotografował Toruń z pokładu sterowca Lech. No i oczywiście sprzedawał te zdjęcia. I w tym 27 roku dokumentował to, co ja cały czas poszukiwałem, to znaczy ten wszechpolski zjazd Halerczyków. I 15 maja na Międzynarodowym Salonie Fotografiki w Wilnie otrzymał nagrodę za swoje zdjęcia i był to w zasadzie jedyny nagrodzony polski fotograf. To pierwszy Międzynarodowy Salon Fotografiki zorganizowany przez Jana Błuchaka, ale to świadczy o tym, że ten jego profesjonalizm został dostrzeżony. I w zasadzie od tego czasu można mówić od roku 1930 o bardzo ugruntowanej pozycji pana Spychalskiego, który wykonywał zdjęcia uroczystości toruńskich, nadsyłał te zdjęcia najpierw do Słowa Pomorskiego, potem do ilustrowanego Kuriera Codziennego. Fotografował uroczystości historyczne, czyli te zjazdy Halerczyków. Fotografował uroczystości wojskowe i zdjęcia wojskowe wykonywał o tematyce wojskowej. I fotografował, co jest bardzo ważne, a dzisiaj nabiera szczególnego znaczenia, budowę mostu drogowego w Toruniu. Budowa zaczęła się w roku 1928 od rozebrania mostu drogokolejowego w Opaleniu, przewiezienia barkami elementów mostu do Torunia i w Toruniu powstał drugi, obok mostu kolejowo-drogowego, most, co w tym czasie na warunki polskie było ewenementem. I te jego zdjęcia z budowy są też bardzo dobre. Wszystko to znajduje się w Narodowym Archiwum Cyfrowym. Większość jego zdjęć, część z tych zdjęć jest niepodpisywana,
co świadczy o tym, że wykonywał je na bieżąco, wysyłał do redakcji, wysyłał albo nawet może przynosił, bo to niedaleko przecież było, też, redakcja też się mieściła na Szerokiej. I powszechnie było wiadomo, że to są jego zdjęcia, co ma pewne minusy, no niestety, bo bardzo często pan Spychalski jest mylony z innymi fotografami z tego okresu. I tutaj jedynym sygnałem, którym można wiedzieć, przypuszczać, że to są zdjęcia Spychalskiego, jest jakość techniczna tych zdjęć. Otóż w obrębie tej produkcji toruńskiej ta jakość jest najwyższa. To znaczy, gdyby dzisiaj ktoś wykonywał tak jak zdjęcia czarno-białe, jak to robił Spychalski, również byłby uznany za mistrza. No i chyba najfajniejsza jeszcze sprawa, która świadczy o tym, jaki to Herman Spychalski był, bo był to człowiek z rozmachem, ale z krwi i kości. W 1933 roku wskutek donosów wytyczono Hermanowi Spychalskiemu proces o rozpowszechnianie pornografii. I w jego zakładzie dokonano rewizji, zajęto negatywy i odbitki zdjęć fotograficznych, które rzekomo miały być pornografią. Po 3 dniach Spychalski otrzymał urzędowe powiadomienie o umorzeniu sprawy z powodu braku podstaw do oskarżenia i zwrócono mu zarekwirowane zdjęcia, które podobno były zdjęciami amatorskimi, które ktoś przyniósł z zakładu. Oczywiście wydarzenie było komentowane w prasie jako fajne wydarzenie, ciekawe i istotne. Czy tak rzeczywiście było, też się tego nie dowiemy, ale rok 1933 to jest bardzo ważna data w historii Torunia i to jest data 700-lecia powołania miasta i być może konkurencja znowu zadziałała. Wysłała mu zdjęcia amatorskie, a następnie wysłała zawiadomienie do policji, że takie zdjęcia dziwne pan Herman Spychalski wykonuje. I firma działała do 1939 roku i w 1939 roku zdarzyło się coś zupełnie dla mnie niezrozumiałego. Fotograf, który wykonywał zdjęcia uroczystości toruńskich od momentu wkroczenia wojsk polskich, w zasadzie od 1939 roku, został uznany za Niemca niebezpiecznego i pod eskortą junaków z pomorskiego przysposobienia wojskowego wysłany w słynnym marszu śmierci w kierunku Warszawy. Dojść mieli podobno nawet aż do Pińska. Mieli dojechać, ale to się akurat zmieniło. W czasie tego marszu doszło do wielu incydentów drastycznych. Otóż ponaglano tych ludzi, którzy nie byli przywykli, nie byli przyzwyczajeni do pieszych marszów, którzy nieśli z sobą ciężkie walizy, którzy byli w różnym wieku, a także były to całe rodziny z dziećmi, no i wiele z tych osób zmarło śmiercią prawie naturalną, ale także od kul, to trzeba powiedzieć, od kul tych ludzi, którzy ich eskortowali. I już 9 września pod Łowiczem zostali wyzwoleni przez niemiecki Wehrmacht. Ta sprawa tak silnie wstrząsnęła Spychalskim, że on opisał swoje przeżycia na ramach faszystowskiej już Turner Freiheit. Brał udział w pogrzebie, sfotografował ten pogrzeb, sfotografował nawet ludzi,
byle jak skleconych trumnach. No i już w styczniu 1940 roku należał do DAF-u, czyli do Deutsche Arbeitsfront, czyli korporacji zawodowej niemieckiej. Był znowu starszym cechą fotografów i należał też do Kraftfahrenkorps, czyli takich rodzaj pospolitego ruszenia, które podlegało oczywiście władzom faszystowskim. Otóż nikt nam nie przystawiał pistoletu do głowy i trudno to oceniać, jakbyśmy się zachowali w tej sytuacji, jakby takie coś nam się zdarzyło. Odzyskał uprawnienia zawodowe, oczywiście. Ale został Volksdeutschem, czyli tym, który się przysposabia na tego faszystowskiego Niemca. Dopiero w 1944 roku napisał Reichsdeutsch, ale to nie wiem, czy to jest prawda, czy po prostu już w tym momencie Niemcy wiedzieli, że przegrywają wojnę, więc ze wszystkich Volksdeutschów robili Reichsdeutschów. I to, co wiemy, to to, że w czerwcu 1944 roku jeszcze w Toruniu prowadził fotolaboratorium przy dzisiejszej ulicy Łaziennej. I potem słuch o nim zaginął. Nie wiadomo, co dalej. Być może uznał, że dalej już nie warto zmieniać barw i przepadł gdzieś bez wieści. I żył może nawet i dalszych, powiedzmy, 20 lat pod innym nazwiskiem. Tego się nigdy nie dowiemy. Sprawa by nie była taka głośna z tym Hermanem Spychalskim, gdyby nie to, że w 2011 roku w tym słynnym laboratorium, które się mieściło przy strzelnicy wojskowej, czyli przy ulicy Parkowej 10, odnaleziono skrytkę między deskami sufitowymi i podłogą strychu, gdzie znajdowały się zdjęcia i negatywy. Zdjęcia te zostały szczęśliwie przekazane do Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Część z tych zdjęć wykonał na pewno Herman Spychalski. Ale nie to jest chyba najważniejsze, tylko najważniejsza sprawa, którą ja chciałbym poruszyć, to to, że jakie czynniki spowodowały, że ja uważam, że był to pierwszy rasowy toruński fotoreporter. Otóż, proszę Państwa, nie wiem kiedy i nie wiem skąd, domyślam się, że to wszystko, że te wszystkie przeżycia, o których tutaj opowiadałem, najistotniejsze to były przeżycia jego podczas I wojny światowej. O wielu bardzo ludzi, którzy przeżyli tą wojnę, całkowicie zmieniło swój sposób postępowania. To byli nie tylko artyści, ale byli też biznesmeni i ludzie, którzy wykonywali różne rzemiosła. On znalazł sposób na fotografowanie tych ważnych uroczystości toruńskich, który był zupełnie inny, bo nie tylko on fotografował wcześniej czy później uroczystości, które się odbywały w Toruniu. Podstawa to są przemiany technologiczne, które dokonały się w tym czasie, które umożliwiły fotografowanie migawkowe, czyli z krótkim czasem naświetlania, lekką kamerą fotograficzną. Ale to są tylko oczywiście podstawy technologiczne. Natomiast zarówno pani Katarzyna Kluczwajt, jak i Ania Zglińska, jak i Szymon Spandowski, zresztą, którzy szeroko się rozpisywali o tym odkryciu w 2011 roku, nie bardzo potrafią zrozumieć, dlaczego tak postępował. To znaczy,
Pani Ania Zbińska w swojej pracy pisze o fotografiach niepozowanych, a jednocześnie o zainscenowanym w atelier portrecie Hallera, o zdjęciach robionych jakby ukradkiem, nieco reportersko na manewrach wojskowych, o tym, że poważni i utytułowani są fotografowani, nie wiedząc o tym. Ale to jest właśnie sens fotografii reporterskiej, tak uważam. I domyślam się, że dzisiaj potwierdziliby to wszyscy rasowi fotoreporterzy. Trzeba rozróżnić fotografię atelierową, fotografię inscenizowaną, portrety robione na zamówienie osób bardzo ważnych, bardzo utytułowanych, a trzeba rozróżnić sytuację taką, że fotograf wychodzi ze swojego atelier, zaczyna fotografować przy warunkach zastanych, przy różnym świetle i chce pokazać to życie codzienne. Taka jest istota fotoreportażu, tak mi się wydaje, że trzeba pokazać tu i teraz takie, jakie jest. A już od, powiedzmy, uznania zależy, czy fotograf odrzuci jakiś negatyw, bo osoby tam zrobiły jakieś dziwne miny, czy też odrzuci takie zdjęcia redakcja czasopisma, do której trafią te zdjęcia, czy też redaktor albumów. Zadaniem fotoreportera jest pokazać świat taki, jaki istniał przed chwilą. Pokazać właśnie nie jako statyczny, ale jako świat dynamiczny. Pokazać wszystkie zmieniające się zdarzenia, także te, które niezbyt były przyjemne, bo tych nigdy nie brakuje. Natomiast nie można powiedzieć o fotografii Spychalskiego, że jemu zależało na tym, aby w tych swoich zdjęciach migawkowych ukazać coś banalnego, coś byle jakiego. On ukazywał świat taki, jaki widział. Jego zdjęcia są przeciwieństwem tego, co było sztampą owych czasów, to znaczy zdjęcie atelierowe, robione przy świetle sztucznym, w lampach żarowych, gdzie fotograf miał już wytrenowany sposób, każdy z fotografów, jak ustawić tego swojego modela, żeby on dobrze wypadł i hop, hop, hura i już jest koniec. Tak Spychalski nie postępował. On był fotografem nowoczesnym. Już w pierwszej połowie XX wieku oferował szeroką gamę usług, od klasycznego portretu, po fotografowanie u klientów, fotografię architektury, fotografię przemysłu, zdjęcia dzieł sztuki, ale chyba sam się najfajniej realizował właśnie w fotoreportażu. Bo to było jakieś jego myślenie o świecie. On był złakniony świata, tak mi się wydaje, dlatego potrafił go pięknie sfotografować. Trudnił się handlem materiałami fotograficznymi. Prowadził kursy dla amatorów fotografii. Chciał być obecny w swoim otoczeniu, obecny w mieście. Proponował już bardzo wcześnie, bo w latach 20. Umawianie się z fotografem przez telefon. Fotografował z pokładu sterowca, proponował swój samochód na klientom na czas dowozu i odwozu z wybranego miejsca podczas robienia zdjęć. Jego zdjęcia są dobrym świadectwem epoki. Te zarówno te właśnie atelierowe, te statyczne,
Oczywiście nie robił tak znakomicie zdjęć architektury, jak to robił na przykład inny fotograf, który się bardzo późno pojawił w okresie II wojny światowej, Kurt Grimm. Bo chyba nie najbardziej go to interesowała taka statyczna pompa, która jest nawet w pseudoreportażach Grimma też widoczna. Często jest tak, że dowodem naszego sukcesu jest zawiść kolegów z tej samej branży. Otóż z tą zawiścią się spotkał niemal od samego początku i tą zawiścią wydaje mi się, że się w ogóle nie przejął. Tylko po prostu robił swoje. Fotografował marszałka Piłsudskiego, generała Hallera, generała Sikorskiego, zjazdy Hallerczyków, bo oczywiście generał Józef Haller był bardziej popularny na Pomorzu niż marszałek Piłsudski. Nie wszystkie jego pomysły bywały dobrze rozumiane, no to cóż, no to jest w każdej epoce. Niesamowite jest to, że on był doceniony jako dobry fotograf już w tym Nowym Domyślu. Potrafił się odnaleźć, i to jest właściwie w każdym środowisku, i to jest chyba najważniejsza cecha tego Hermana Spychalskiego, bo no musiał użyć jakichś sposobów, żeby wkraść się w łaski Hallerczyków, aby robić zdjęcia z Torunia. Musiał, albo umiał to pokazać. Czyli był także dobrym człowiekiem, byśmy powiedzieli dzisiaj, człowiekiem bardzo kontaktowym. A jednocześnie miał świadomość, że jest profesjonalistą, że wie co robi jako fotograf.